Witam bardzo serdecznie, zaczynamy sobie od bitewki, która wczoraj, no dzień dobry, już pierwsze otwarcie. No dobra, zaczynamy sobie od bitewki na skrzynki, które wczoraj dały mi bardzo dużo zarobić, ale potem jak zwykle, dobrze wiesz co się stało później. Zobacz, drugie tutaj otwarcie jakiegoś skina dla nas, prócz oczywiście tego noża. No, zaczynamy bardzo, bardzo sympatycznie, no już tutaj cała batla zwrócona, tylko żeby na Japonę tutaj nie trafił teraz kosy, tak? Generalnie oczywiście skin do wygrania, jak chcesz wygrać, łapa w górę z dzwonem, komentarzek oczywiście napisz, dołącz na Discorda i udostępnij film. I oczywiście użyj kodu Kroxy na CSGO skincie, jak jesteś osobą pełnoletnią. Dzień dobry, kolejny nóż, no to jest, czy to przypadek, jak akurat o kodzie mówię? No stary, jak takie dropy chcesz mieć, jesteś oczywiście osobą pełnoletnią. No teraz w sumie tak na marginesie mogłoby mu kosę rzucić, żeby trochę więcej do mojej kiermany padło. Jak jesteś osobą pełnoletnią, oczywiście logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście, logujesz się, klikasz tutaj doładuj i wpisujesz oczywiście kod KROXY przez 2X, który daje ci 10% więcej, 2,50 dla nowych użytkowników i kodu możesz używać dowoli. No i oczywiście wszelakie metody płatności tu są. Generalnie chciałem wam jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi o skiny, które są do wygrania, to za parę dni wylosujemy je na streamie. Znaczy za parę, no bliżej już niż dalej, tak? Spójrzmy tą nową skrzynkę, 1000 zł na dwa otwarcia, całkiem sporo. No ale trochę wygraliśmy, więc możemy sobie na to pozwolić. W ogóle najlepsze dropy, stary. Zobacz, co tu się dzieje. No patrz. No ja nie mogę. Lin trafił Marble Fade z tej skrzynki. No nieźle. No, ale patrz, tutaj natural, jakaś dealorka. Tajerysiu. Dealorka, no ja nie mogę. A to zbite w te dealorki, tak? No kurczę, trafił dziś AWP Dragon Lore z bitewki. Teraz pytanie, bo ja bym chciał zobaczyć, czy mogę zobaczyć na jakim, w sensie z jakiej to skrzynki. Czy nie mogę? W sensie wiem z jakiej skrzynki, ale 2850, czyli to chyba... No to muszą być te najdroższe chyba, nie? W sensie tam masz najwięcej procent chyba na tą Dragon Lore, tak mi się wydaje. Ale zaraz zobaczymy. No i generalnie codzienną skrzynkę jak masz, to też sobie możesz tutaj otworzyć za darmo, nie? No stary, to znaczy jakie nagrody to są. Nie za friko, tak? Royal Case. No widzę, że cena już wróciła tutaj do 750. Była fajna promocja przez długi czas. Za 600 zł taką skrzynkę mogliśmy sobie otworzyć. No i teraz pytanie. Ej, 1200. Okej. Okay. Myślałem szczerze, że to będzie 5-6 stówek. A tutaj, no, troszkę cenę trzymają te rękawice. No ale, no, co nam dało, to już zabrało, tak? No, tutaj Desert Eagle raczej nie będzie kosztować 750 zł. Tylko, no 500, okej, okay, faktoryniu. Ale ostatnie otwarcie możemy sobie spróbować. No, rękawice są, no, ale niestety te rękawice, no to niestety będzie minus. Definitywny. No, dla widza otworzę ametysta, tak? Jednego ametysta dla widza otworzę. Jak chcesz, żebym otworzył więcej, to zostaw łapę w górę. No, ametyst. Ametyst w strachu. Ra! No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może to będzie otwarcie ciut lepsze. No tak ciut bardziej lepsze. Ciut bardziej lepsze otwarcie. Przecież zaledwie to jest... To jest zero, stary. To jest zwrot skrzynki. A to mi się nie podoba. Znaczy kosa fajna. No ale no ja bym tu chciał, wiesz... Coś do kiermany, żeby mi wpadło. Bo może do mojego ekwipunku tutaj. No ten Falchion... Chociaż nie wiem, czy ten Falchion by nam to zrudzić, czy nie. Dobra, ostatnie otwarcie, bo tak tracę na tej skrzyni. No pff. No nie wiem, czy tego bajoneta trafiłem choć raz z tej skrzynki. Nie jestem pewien, chyba nie. 3000. Tyle jeszcze mamy. Więc... No szczerze nie wiem, no ja bym chyba zaryzykował... Może te slotery? No całkiem sporo. 8 skrzynek. Dobra, spróbujmy. Może akurat się uda, tak? Może akurat się uda. Alex, spróbujmy opierdzielić. Adriana już oskubaliśmy. Zobaczmy, czy Alexa też się uda. No już jest gorzej niż w poprzedniej bitwie, no bo w poprzedniej bitwie już jedno otwarcie to była jedna kosa dla nas, tak? Zobaczmy, no tutaj przeleciał niestety ten sloterek, ta N9. Zobaczmy jak będzie teraz. No znowu, no tu definitywnie coś próbuje mi ta skrzynka przekazać. 4% w ogóle tego slotera, to nie jest tak mało, więc no ja tutaj liczę, że... No jeden nóż dla wuja... Sympatycznie by było, jakby jedna kostka spadła.
Jak nie, będzie mi bardzo przykro, bo okej, jest kosa, nie jest to kosa, na którą liczyliśmy, no ale jest kosa. No jest, no szczerze, że kosztuje, no nie wiem, z 1/4, no nawet nie, tego co wydaliśmy na ten opening, no nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się wygrywa, pamiętajcie. Dobra, jeszcze raz bitwa. Może w ogóle ja powinienem te jakieś tańsze skrzynki stare rzucać, może to jest kiedyś do sukcesu, żebym ja te tańsze próbował. Czekaj, w ogóle 4 to było najwięcej, nie? W sensie 4%, 1, 2, no chyba tak, dobra. No. Ryzykujemy stary, albo nie, zróbmy, podzielmy to na dwie. Podzielmy to na dwie bitwy, 7 skrzynek po 4% each other. Emily, spróbujmy teraz z nią tutaj. Alexa skubaliśmy, Adriana skubaliśmy, zobaczymy jak będzie z Emily. No te Crimson ma blisko, no ale blisko, a wiesz, gdzieś mi pani na matematyce tłumaczyła, że wiesz, że dobrze, a prawie to jest w matematyce duża różnica, stary. No tutaj też tak trochę jest, no bo co z tego, że ci przeleci, jak finalnie tak tego nie dostaniesz, że tak powiem, nie? Zobaczmy dalej. Może to jest otwarcie z kosą? No chyba nie. Chyba się przeliczyłem. Zobaczmy. Dwie ostatnie skrzynki. No ja tak patrzę tylko, czy ta naklejka leci, czy może coś czerwonego tu spada. Ostatnia? No nie. No niestety nie. No powiem tak. Kto to wygra teraz? Wow. Grałem 2 złote, stary. 2 złote. Powiem tak. No, mogło na pewno pójść lepiej, tak? To na pewno. No dobra, spróbujmy 6 skrzynek tym razem. Wrzucamy i kogo możemy teraz opierdzielić? No, w teorii Emilii opierdzieliliśmy, tak? No ale czy to jest... No nie wiem, wrzućmy teraz Michaela może. I coś czuję, że to będzie ten bot, który mnie opierdzieli. Mam takie dziwne przeczucie, że wiesz, no już 3 boty opierdzieliliśmy i... I teraz nagle akurat ten bot zabierze nam. Obym się mylił. By tu jakaś kostka dla mnie wyleciała. Cieszyłbym się bardzo. No ale póki co, na 3 otwarcia nic. Otwarcie 4. Zobaczmy. Znowu nic. Okej, okay, no już powoli chyba trasa na dzień tutaj. Na lepsze jutro. No i co, czy będzie Game Changer w ostatniej skrzyni? Zobaczmy. Czy będzie? Nie będzie.